Program zawiera sceny, które mogą zostać uznane za drastyczne. Luty 1945. Nazistowskie Niemcy przegrywają wojnę. Brytyjskie i amerykańskie bombowce niszczą niemieckie miasta za dnia i w nocy. Adolf Hitler przygotowuje tajny projekt. Nakazuje ukryć olbrzymie rezerwy złota, które Niemcy ukradli podbitym krajom i milionom swoich ofiar. Po zakończeniu wojny pojawiły się plotki o nazistowskim złocie gdzieś w Europie Środkowej i Wschodniej. Czy mogą być prawdziwe? W Polsce rzekomo odkryto nazistowski złoty pociąg. Czy istnieje podziemne Eldorado? Czy część skarbów Hitlera wciąż czeka na odkrycie? Takie pytania lubimy. Próbujemy rozwiązać najdziwaczniejsze zagadki historii, tajemnice II wojny światowej. Jestem historykiem. Szukam wskazówek w zapiskach z przeszłości. Ciężkie. Ja jestem urban explorerem. Szukam prawdy w nieprawdopodobnym i podążam tam, gdzie wiedzie mnie instynkt. Ktoś zadał sobie sporo trudu. Będzie naprawdę dziwnie. Podążymy tropem zaginionego złota Hitlera. Druga wojna światowa. Historie nieznane. Zaginione złoto Hitlera. Większość zagadek II wojny światowej opisywanych jest w książkach, ale od czasu do czasu wzbudzają sensacje. W Polsce odkryto rzekomo nazistowski złoty pociąg zaginiony w 1945. Od zakończenia wojny po Europie krążą plotki o nazistowskich skarbach. Fortunie, którą odnajdzie jakiś poszukiwacz. A jeśli to prawda, byłoby nieźle. W pogoni za nazistowskim złotem jedziemy do Polski. Gdzie jesteśmy? To zamek Książ, po niemiecku Schloss Fürstenstein. Przed wojną te tereny należały do Niemiec. Teraz zamek leży w Polsce. Był bardzo ważny dla nazistów. W 1943 alianci nasilili naloty na Niemcy. Niszczyli miasta i zakłady produkcyjne. Hitler szukał rozwiązania. Wpadł na pomysł budowy podziemnych kompleksów fabrycznych. W tym zamku znajdowało się wejście do jednego z nich. Na Grand Budapest Hotel nie wygląda. Mam wejście do jaskini. Szyb windy prowadzi na dół, nasz następny cel. Ale jest ich mnóstwo. Musimy się rozdzielić. Tunele ciągną się 50 metrów pod zamkiem Książ. Ich plany nie przetrwały wojny, stąd spekulacje, że nie wszystkie korytarze zostały odkryte. I że gdzieś tutaj ukryto pociąg z nazistowskim złotem. Jestem w tunelu pod zamkiem. Nie wygląda najpiękniej. Jest wilgotno i zimno. To wszystko wykuto ręcznie. Ktoś zadał sobie sporo trudu.
Ogrom tego miejsca wskazuje, że nie był to zwykły schron. Cały kompleks. Tędy jeździły pociągi. To tunel kolejowy. Kiedy RJ schodzi pod ziemię, ja spotykam się z miejscowym ekspertem. Niezwykłe miejsce. Naszym zdaniem nie poznaliśmy jeszcze wszystkich tuneli. To tak zwany kompleks Rize. Taki kryptonim miał podziemny nazistowski program budowlany z lat 1943-45. Znamy 7 kompleksów równie wielkich. 7? Czemu służyły? Nie wiemy, dokumenty się nie zachowały. Ale możliwe, że miały to być fabryki uzbrojenia. Albo kwatera Hitlera, bądź nawet kryjówka cudownej broni, latających spodków i tym podobnych. Krąży wiele pogłosek o ukrytych tu skarbach. Wierzysz w ten złoty pociąg? Nie. A szkoda. To byłyby olbrzymie skarby. Zdaniem Joanny plotki o złotym pociągu są sprzeczne z historią II wojny światowej. Według legendy pociąg opuścił Wrocław w kwietniu 1945 roku, a potem zniknął. Ale w kwietniu 1945 roku Wrocław był otoczony przez Rosjan. Nie wymknąłby się nawet samochód, o pociągu nie wspominając. Mimo to miejscowi wciąż szukają zaginionego złotego pociągu. Jak się pan o nim dowiedział? Jeden Polak przyjechał do Wałbrzycha do pracy tutaj. Nie? I on wpychał te wagony tam na to bocznicę, wpychał wagony. I tędy. I on był taki ciekawy, bo to był płot. Co za tym płotem jest? I weszedł na taki. I z tego tendru zobaczył za tym płot, że tu stoją dwa wagony, jeden od drugiego. Możemy zobaczyć mapę? Tu jest ten tunel dalej, a tu właśnie ten, to zamaskowane, co jest, tu mamy tutaj, nie? I tu była taka bocznica do zamku książ. Ciekawe, ale skoro pan Tadeusz wie, gdzie jest pociąg, dlaczego go nie odkopie? Z początku kopaliśmy takie próbne, nie? I taką grupę chłopców, które miały, zaczęliśmy ją kopać. Jeden dzień kopaliśmy, drugi dzień, na trzeci dzień przyszło 3 panów, że mamy zejść. A już blisko właśnie byli tego tunelu zasypanego. Relacja historyczna kontra teoria spiskowa. Joanna twierdzi, że nie ma tu nazistowskiego złota. Pan Tadeusz, że jest i że znalazłby je, gdyby mu nie przeszkodzono. A najciekawsze, że te plotki mogą być bardzo bliskie prawdy. W maju 1945 amerykańscy żołnierze zatrzymali w Austrii pociąg. Jechał z Węgier do Niemiec, wiózł nazistowskie łupy. Złoto, brylanty, klejnoty, perły, srebra i dzieła sztuki warte obecnie ponad 4 miliardy dolarów. Rozumiecie, dlaczego niektórzy wciąż wierzą w nazistowskie złote pociągi? Musimy dotrzeć do sedna sprawy. Jeśli jest tu pociąg, potrzebujemy pomocy specjalistów. Spotykam się z 2 profesorami Akademii Górniczo-Hutniczej. Kilka kilometrów od zamku.
rzekomo nad jednym z tuneli kompleksu Rize. W roku 2015 dwaj poszukiwacze skarbów ogłosili, że za pomocą georadaru odkryli tu zaginiony złoty pociąg. Od czasów wojny istnieje hipoteza, że on w tym miejscu wjechał w tunel. Miejscowe władze poprosiły profesora Mateja i jego zespół o sprawdzenie doniesień poszukiwaczy skarbów. To specjaliści używający georadaru do wyszukiwania dużych obiektów pod ziemią. Profesorze, jest tu złoty pociąg? Badania magnetyczne wykazały jednoznacznie, że tutaj pociągu nie ma, ponieważ amplituda anomalii, którą żeśmy tutaj zarejestrowali, była stanowczo za mała, ponieważ pociąg powinien dawać o wiele, wiele większą anomalię. Dlatego możemy metodą tą jednoznacznie powiedzieć, pociągu tutaj nie ma. Szkoda. Według naukowców w Polsce nie ma żadnego złotego pociągu. Ale to nie znaczy, że złota nie ma gdzie indziej. Może szukamy nie tam, gdzie trzeba. Może powinniśmy wrócić na początek tropu. Jak to mówią, idź za pieniędzmi. Badamy jedną z najbardziej niezwykłych zagadek II wojny światowej. W trakcie jej trwania naziści ukradli miliardy w złocie. Czy część tych skarbów wciąż spoczywa pod ziemią? Trop zaczyna się w roku 1938, kiedy armie Hitlera weszły do Austrii i Czechosłowacji. Naziści zrabowali tam złoto warte dziś prawie 2 miliardy dolarów. Sąsiadująca z Niemcami Polska z niepokojem przyglądała się grabieży. Polacy bali się, że będą następni. Istniały plany w razie ataku Niemców? Polska przygotowywała się do wojny już wiele miesięcy wcześniej. Bank Polski posiadał plan ewakuacji swoich zasobów złota, ponieważ była to największa i najcenniejsza wartość, którą bank posiadał. Polska posiadała około 80 ton złota. Dziś byłoby to trochę ponad 3 miliardy dolarów. Kiedy stało się jasne, że wojna wybuchnie, urzędnicy Banku Polskiego, cały zarząd podjął decyzję, że trzeba przygotować to złoto do ewakuacji. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Mimo bohaterskiego oporu, polska armia nie zdołała zatrzymać wroga. W niecały miesiąc Niemcy dotarli na przedpola Warszawy. Jeśli Polska ma ocalić swoje złoto, musi działać natychmiast. Podjęto decyzję, żeby złoto przekroczyło granicę z Rumunią. Stamtąd podjęto szybko decyzję, żeby wywieźć je dalej. Udało się je załadować na tankowiec brytyjski i przewieziono je do Turcji. Dzięki współpracy z Francją podjęto decyzję, żeby przez Syrię, Liban ewakuować to złoto do Francji. Kiedy Hitler zajął Francję w 1940, polskie złoto znowu musiało być ewakuowane. Rząd Polski na uchodźstwie przeniósł je do Afryki Zachodniej, a potem do Kanady. Czy transport złota jest udokumentowany? Coś mogło zniknąć? Absolutnie nie. Żadna ze sztab nie zginęła w czasie wojny. My mamy bardzo dużo dokumentów. W archiwach polskich, w archiwach Banku Polskiego zachowało się bardzo dużo dokumentów, które jakby całą tą historię bardzo dobrze dokumentują. Polski rząd przeniósł krajowe rezerwy złota na drugi kraniec świata, żeby nie wpadło w ręce nazistów. Kiedy wojna obejmowała coraz większe połacie Europy, podobnie postąpiły Norwegia, Francja i Holandia.
Do kanadyjskich banków trafiło 2500 ton europejskiego złota. Ale Hitler i tak zdołał zagrabić złoto wartości ponad 8 miliardów dolarów. To mu jednak nie wystarczyło. Jeśli międzynarodowej żydowskiej finansjerze w Europie i poza nią ponownie uda się wywołać wojnę, efektem będzie nie bolszewizacja świata i zwycięstwo Żydów, lecz ich unicestwienie w Europie. Następnym przystankiem podczas naszej wyprawy tropem złota jest wstrząsające miejsce niewyobrażalnego zła. To Auschwitz. Dziś w każdym języku świata nazwa ta oznacza koszmar. Obóz powstał w roku 1940 dla polskich więźniów politycznych. W 1942 naziści rozpoczęli realizację tak zwanego ostatecznego rozwiązania, czyli unicestwienia europejskich Żydów. Do Auschwitz trafiło 1 300 000 ludzi. Do końca wojny ponad 1 000 000 zginęło. To prawie 250 000 więcej niż łączna liczba brytyjskich i amerykańskich poległych w trakcie całej wojny. W internecie znalazłem Batszewę Dagan. Ma 90 lat. Jest jednym z ostatnich żyjących więźniów Auschwitz. Naziści zamordowali jej rodziców i starszą siostrę. W czasie wojny przebywała w aż 6 obozach. Chciałbym usłyszeć, co widziała. My last prison was Auschwitz. Na koniec trafiłam do Auschwitz. Nic o nim nie wiedziałam. Tylko jedno, że stamtąd się nie wychodzi. Nie ma słów na to, co tam przeżyliśmy. Obdarto nas z godności. Odebrano nam człowieczeństwo. W Auschwitz Batszewa trafiła do tak zwanej Kanady, gdzie sortowano rzeczy odebrane więźniom. Magazyn znajdował się tuż obok krematorium. Kanada, bo ten kraj kojarzył się z dostatkiem. Sortowaliśmy tam rzeczy nowo przybyłych. Ubrania i rzeczy osobiste ludzi wysłanych do komór gazowych. Jednym z zadań pracowników Kanady było szukanie okularów, zegarków i biżuterii. Wszystkiego ze złota. Ponura praca, ale była jeszcze gorsza. Rings, earrings. Znajdowałam i oddawałam pierścionki i kolczyki. Ale nie plomby. Tym zajmowało się Sonderkommando, które paliło zwłoki. To oni wyrywali złote zęby. Batszewa była świadkiem pierwszej fazy operacji, zleconej osobiście przez dowódcę SS Heinricha Himmlera. Systematycznego odzyskiwania złota z zębów milionów ofiar. W Auschwitz i innych obozach więźniowie dentyści wyrywali złote zęby i plomby ze szczęk osób wyciąganych z komór gazowych. Zbierali oficerowie SS, czasem do puszek po cyklonie B, używanym do gazowania ludzi. W tajnym laboratorium, z zakazem wstępu nawet dla SS, dentyści usuwali resztki tkanek z zębów oraz ważyli złoto, szacując jego wartość. Oczyszczone zęby trafiały do Berlina. Setki kilogramów miesięcznie.
tysiące kilogramów rocznie. Do końca wojny w sumie aż 17 ton złota. Ostatecznie wszystko trafiało do tego człowieka, Waltera Funka, prezesa Reichsbanku, Centralnego Banku III Rzeszy. Hitler mianował go osobiście. Po wojnie aliancy oskarżyciele w Norymberdze pytali Funka o olbrzymie rezerwy złota, przez które zwano go bankierem złotych zębów. Nie uważam się za mordercę milionów. Nie wiem nic o tym złocie. Zajmowałem się jedynie depozytami w obcych walutach. Na pewno pracował pan w Reichsbanku? Tak. Alianci nie uwierzyli w wyjaśnienia Funka. Skazali go na dożywocie za napełnianie kufrów Hitlera zrabowanym żydowskim mieniem. Ale złote zęby musiały jakoś zmienić się w sztabki. Ktoś musiał w tym pomagać. Jedziemy do Niemiec. Frankfurt to finansowe serce współczesnych Niemiec. Chcemy tu dowiedzieć się czegoś o złocie, które naziści zabierali ofiarom obozów koncentracyjnych. Przetapiano je we francuskich zakładach chemicznych Degussa. Później firma sprzedała swój dział metalurgiczny. Dział chemiczny trafił do Evonik Industries, w której archiwum znajdują się akta Degussy. To dokumenty z zakładów we Frankfurcie z lipca 1940. Wszystko drobiazgowo zapisane. To prawda. Ta rubryka wyjaśnia, skąd pochodziło złoto i srebro. Z Berlina to był transport specjalny. Judengold, czyli żydowskie złoto. Okazuje się, że Hitler kradł żydowskie złoto na długo przed Holokaustem. W listopadzie 1938 jego bojówkarze zaatakowali Żydów w całych Niemczech. Niemieckie ulice pokryło szkło z wybitych witryn żydowskich sklepów. Stąd nazwa Kristallnacht, czyli noc kryształowa. Zniszczono tysiące firm i synagog. 25 tysięcy Żydów trafiło do obozów koncentracyjnych. Jak na ironię, po wszystkim naziści zażądali, by to Żydzi zapłacili za straty. Tak zaczęła się kampania pozyskiwania kruszców, grabież żydowskiego majątku. Dalej mamy wagę przed przetopieniem i po nim, oraz zawartość złota, srebra i platyny. Dzięki temu wiemy, ile złota i srebra przetopiono. Nie do końca, nie mamy wszystkich akt. Wiele uległo zniszczeniu. Wiemy tylko, że łącznie przetopiono około 1200 kg złota i 130 ton srebra. Według historyka Holokaustu żydowskie złoto przetopione w Degussie trafiło na tajne konto w Reichsbanku, zwane kontem Mellmera. Konto otworzył oficer SS i wyższy urzędnik Reichsbanku. SS zarządzało obozami koncentracyjnymi. Na to konto trafiały zrabowane pieniądze. O jakich sumach mówimy? Są jakieś szacunki? Na konto Mellmera trafiło złoto z 76 transportów. Amerykańscy eksperci zbadali archiwa Reichsbanku. W 1946 obliczyli, że na konto Mellmera trafiło złoto o wartości 14,5 miliona dolarów, czyli ponad 192 milionów obecnie.
Konto Mellmera było ostatnim przystankiem dla złota przejętego w obozach śmierci. Okulary, zegarki, biżuteria i złote zęby milionów ofiar zmieniły się w złote sztabki o wartości prawie 200 milionów dolarów. Trafiły do skarbca Hitlera wraz z 8 miliardami w złocie zrabowanymi w podbitych krajach. Ale po co nazistom było tyle złota? Co robili z tym złotem? Ówczesna niemiecka waluta Reichsmarka była bardzo słaba. W latach 30. wciąż się dewaluowała. Niemcy gromadziły złoto, ponieważ było miernikiem porównawczym waluty. Stosowano wówczas zasadę parytetu złota. Przy dużych rezerwach kruszcu nawet słaba waluta była stabilna. Więc o to chodzi. Mimo pozorów potęgi, naziści potrzebowali złota, bo byli spłukani. W pierwszej połowie lat 30. Niemcy zniszczył wielki kryzys. Ich waluta była niemal bezwartościowa. Hitler sprzedawał kradzione złoto za franki szwajcarskie, finansując swoją wojnę ze światem. Wojnę, która w sumie kosztowała nazistowskie Niemcy równowartość ponad 2 trylionów dzisiejszych dolarów. Ale to nie wszystko. Kiedy w 1945 Niemcy przegrały wojnę, na kontach Reichsbanku wciąż znajdowało się złoto o wartości ponad 250 milionów dolarów. Co się z nim stało? Badanie legend o zaginionym złocie nazistów nie jest proste. Wiemy, że zrabowali miliardy w złocie z banków w całej Europie oraz z kieszeni, a nawet ust milionów swoich ofiar. Potem złoto trafiało do zakładów w Niemczech i było przetapiane w sztabki, które transportowano do skarbca Centralnego Banku Rzeszy, Reichsbanku. Dokumenty wskazują, że nawet pod koniec wojny w banku znajdowało się złoto o wartości 255 milionów dolarów. Ale kiedy w kwietniu 1945 roku Berlin zajęli Rosjanie, znaleźli tylko kilka milionów. Gdzie podziała się reszta nazistowskiego złota? Historyk Jean-Marc Dreyfus poradził mi, żebym zajrzał do kopalni Merkers w środkowych Niemczech. Zjeżdżam windą do kopalni Merkers. Do tej pory robiłem coś takiego tylko w grach. Już 3 razy musiałem przełykać ślinę. Zjeżdżamy głęboko i szybko. Chyba jesteśmy na dole. Jak głęboko jesteśmy? 420 metrów pod ziemią. Kopalnia soli w Merkers w Niemczech ukrywa niezwykły sekret. 7 kwietnia 1945 roku amerykańska trzecia armia zajęła kopalnię i znalazła coś niewyobrażalnego. Tutaj stało mnóstwo skrzyń, pudeł i worków. W skrzyniach były złote i srebrne monety z mennicy państwowej w Berlinie.
kopalni Merkers ukryto większość rezerw złota Reichsbanku. W 1945, kiedy na Berlin spadały alianckie bomby, sztabki załadowano do pociągu i wywieziono w bezpieczniejsze miejsca, do Bawarii i Turyngii. Kopalnia Merkers była idealną kryjówką. Kopalnię wybrano na kryjówkę, ponieważ była sucha i bezpieczna. Leży w sercu Niemiec, daleko od bombardowanego Berlina. Wejścia wysadzono, żeby uniemożliwić wrogowi dostanie się do środka. Wzniesiono też ceglany mur, za nim znajduje się kolejne pomieszczenie. Coś podobnego znaleźli Amerykanie. Pancerne stalowe drzwi. Za nimi pomieszczenie ze złotem. Mur ma ze 2 metry. Jest bardzo gruby. Żeby go wysadzić, trzeba było bardzo silnego ładunku. Właściwie zbudowali bankowy skarbiec w kopalni soli. To prawda, swoisty niemiecki Fort Knox. Na pewno w kopalni Merkers Amerykanie znaleźli prawie 240 milionów dolarów w złocie. Moment. 255 milionów z Reichsbanku minus 240 milionów kopalni. A gdzie pozostały 15 milionów? I tu robi się naprawdę dziwnie. Pod koniec wojny alianci w całej Europie znajdowali kryjówki ze złotem. W kopalniach, pod dnem rzek i jezior, na polach bitew, nawet w obozach śmierci. Tak powstały plotki o zaginionym złocie. Według plotek część tego złota wywieziono i ukryto na granicy niemiecko-austriackiej. Sam? Cześć, co masz? W kopalni Merkers było złoto, ale to nie wyjaśnia wszystkich legend. Nic dziwnego, że złoty pociąg był w Polsce taką sensacją. Podobno część trafiła na granicę z Austrią. Powinniśmy się tam spotkać. Poszukam historyka, który to badał. Do zobaczenia. Kiedy Sam szuka kogoś, kto wyjaśni nam, co się wtedy działo, ja szukam przewodnika. Mam. Facet szuka nazistowskiego złota na granicy Niemiec z Austrią. Będzie super. Zawsze chciałem szukać skarbów. To centrum dowodzenia? Tak, tu planujemy nasze ekspedycje. Jürgen Proske jest poszukiwaczem skarbów. Razem z Endym zbiera ciekawe rzeczy z niemieckiej przeszłości. To epoka brązu. To rzymskie monety. Oraz celtyckie. Złote są najcenniejsze. Można je nadgryźć. Są miękkie. Jak nie z metalu. Naprawdę się je gryzie? Myślałem, że to bujda. Rzymskie monety mogą być sporo warte, ale Jurgena najbardziej interesuje złoto Hitlera. Szukając skarbu z Reichsbanku, zawsze znajdujemy ślady II wojny. To hełm żołnierza Wehrmachtu. W środku jest maska przeciwgazowa. A to wygląda ciekawie.
Tego właśnie szukamy. Kilogramowa sztabka ze złota wysokiej jakości. Kopia sztabek, które przywieziono do Garmisch-Partenkirchen i Mittenwaldu. Tylko kopia? Niestety, ale mam nadzieję, że niedługo znajdziemy prawdziwe. I to całe mnóstwo. Jürgen nie przesadza. Ma raporty z końca wojny, według których 730 sztabek złota z Reichsbanku trafiło tutaj, do Mittenwaldu, w ręce pułkownika Franza Pfeiffera, dowódcy miejscowej jednostki strzelców górskich. Co się stało z tym złotem? Przetransportowano je i ukryto gdzieś w tym rejonie. To był poligon, cywile nie mieli tam wstępu. Strzelcy górscy mogli bezpiecznie ukryć złoto. Po wojnie Amerykanie znaleźli większość złota Pfeiffera, ale nie wszystko. Brakuje około 200 kilo. Pokażesz mi, jak go szukacie? Jürgen i Andy zrobią ze mnie poszukiwacza skarbów. To będzie dobrze wyglądać w CV. Kiedy RJ uczy się sztuki poszukiwań, mnie bardziej interesuje, gdzie naziści mogli ukryć złoto. Co Niemcy zrobili ze złotem, kiedy zrozumieli, że przegrają? Rezerwy złota oraz inne ważne depozyty trafiły do działów Reichsbanku w Turingii, Saksonii i częściowo w Bawarii. To musiała być skomplikowana operacja logistyczna. Złoto przewożono pociągami i ciężarówkami. Transport do Turingii i Bawarii trwał kilka tygodni. Według doktora Bankena większość złota z Berlina trafiła do kopalni Merkers, ale część nigdy tam nie dotarła. Co się stało? Resztę wysłano do innych kryjówek w południowych Niemczech, w Turingii i Saksonii. Nie wszystkie transporty są udokumentowane. Na przykład transport wysłany do Monachium, a potem do Mittenwaldu w Alpach. Robi się ciekawie. Tuż przed upadkiem III Rzeszy naziści rozwozili złoto po całych Niemczech. Część nigdy nie dotarła do kopalni Merkers, którą potem zajęli alianci. Wciąż czeka na odkrycie. Chyba pora dołączyć do RJ-a i dostać własny wykrywacz. Coś mam. Szlak złota Hitlera zawiódł nas przez Europę Środkową do Mittenwaldu na granicy niemiecko-austriackiej. Po wojnie alianci odkryli tam nazistowską skrytkę, ale dowody wskazują, że nie znaleźli wszystkiego. Miejscowi poszukiwacze skarbów, Jürgen Proske i jego kolega Andy, zabiorą nas na wyprawę. Co to? Wygląda jak płytki grób, bo to był grób. Złota. Pod koniec wojny strzelcy górscy zakopali tu 728 sztabek. W sumie prawie 3 tony złota z Reichsbanku w Berlinie. A gdzie złoto? Nie widzę. Amerykanie zatrzymali jednego strzelca, wszystko im powiedział. Miesiąc później przyjechali tu i wszystko zabrali. Ale ponad 200 kilo złota, którego nie znaleźli Amerykanie, wciąż może czekać na odkrycie. Wybieram po kolorze. Bierzesz ten.
Chcę szczęśliwy. Jürgen wyjaśnił nam zasady. Przede wszystkim musimy mieć zgodę Bawarskiego Wydziału Leśnictwa. Jeśli znajdziemy jakieś złoto, musimy je zwrócić pierwotnemu właścicielowi, zadowalając się znaleźnym w wysokości od 3 do 5%. Jeśli właściciela nie ma, złoto dzieli się między znalazcę i właściciela terenu, na którym je znaleziono. Well, I'm ready. Jestem gotów. Mam coś. Sprawdź. Nie trzeba kopać. No proszę, na wierzchu. Kawałek łańcucha. Ze złota? Nie, ale na pewno zabezpieczał skrzynię ze złotem. Czyli wygrałem. Nie tak szybko. Jak mawiają sportowcy, walczy się do końca. Wysokie odczyty. 91, 84, 94. Tutaj. Coś jest. Nabój. Nieźle. Raczej łuska. Wszystko pasuje. Strzelcy opróżnili schowek z amunicją, żeby zrobić miejsce dla złota. Odczyt między 7.0 i 8.0. Wygląda obiecująco. Coś dużego. Co masz? Toporek. Nieźle. Mógł służyć do kopania dołu. Na pewno. Napracowaliśmy się. Złota Hitlera nie znaleźliśmy. Ale może ktoś kiedyś je znajdzie. Nikt nie wie, ile go jeszcze zostało. Amerykanie twierdzą, że pod koniec wojny odzyskali 98% rezerw złota z depozytów w Reichsbanku. W chaosie zniszczenia miliony dolarów w złocie po prostu zniknęły. Poza tym zachodni alianci nie wiedzieli, ile złota trafiło do radzieckiej strefy okupacyjnej. Pamiętacie złoty pociąg, który zatrzymali Amerykanie w 1945? Większość jego zawartości wyparowała. Mimo naszych wysiłków, zagadką pozostaje także złoto z Mittenwaldu. Szacuje się, że w ukryciu pozostaje około 0,5 tony nazistowskiego złota. Nic dziwnego, że Polacy wciąż wierzą w swój złoty pociąg. Jeśli myślicie, że to mrzonki, dobrze się zastanówcie. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Robert Samot.